Dzień dobry. Chcę zaprosić na cykl spotkań poświęconych temu, co w tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej nosi nazwę kultura logiczna, w tradycji metodologicznej Lubelskiej Szkoły Filozoficznej kultura logiczno-metodologiczna, a w tradycji anglosaskiej myślenie krytyczne. Dlaczego ważne jest przyjrzenie się temu, co nazywamy kulturą logiczną czy krytycznym myśleniem? Zacytujmy w odpowiedzi na to pytanie Kazimierza Ajdukiewicza. Na kulturę logiczną człowieka składa się zarówno pewna sprawność, jak i pewna wiedza. Człowiek, który tę kulturę posiada, umie pod względem logicznym poprawnie myśleć i wyrażać swe myśli. Nadto dysponuje on pewnym aparatem pojęć logicznych i zna podstawowe twierdzenia logiki. Ów pierwszy praktyczny składnik kultury logicznej, umiejętność logicznie poprawnego myślenia i wyrażania swych myśli, jest niezbędny każdemu człowiekowi, aby mógł myśleć prawdziwie i działać skutecznie, a upowszechnienie go wśród członków społeczeństwa umożliwia ich skuteczną współpracę myślową. Umiejętność logicznie poprawnego myślenia chroni bowiem nie tylko przed błędem z wszystkimi jego dotkliwymi praktycznymi konsekwencjami. Chroni też przed uleganiem sugestii pustych treściowo, a pełnych ładunku emocjonalnego frazesów, które jako pozbawione rzeczowej zawartości nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, ale dzięki swemu ładunkowi emocjonalnemu mogą wywierać przemożny i niekontrolowany rozwagą wpływ na postępowanie człowieka. Umiejętność logicznie poprawnego myślenia i wyrażania myśli zapobiega słownym nieporozumieniom między ludźmi, usuwa niebezpieczeństwo sporów słownych, a tym samym usuwa przeszkody w skutecznej współpracy myślowej ludzi. Mam nadzieję, że zauważyliście trzy wyraźne składniki kultury logicznej. Jest to pewna wiedza i wiedzą tą będę się dziś dzielić. Jest to umiejętność i będę zachęcać do ćwiczenia tej umiejętności, ale też pewna postawa. Postawa racjonalna, a ostatecznie postawa respektu dla prawdy. Skoro kultura logiczna, jej pierwszym praktycznym składnikiem jest umiejętność poprawnego myślenia i mówienia, musimy rozpocząć od przyjrzenia się językowi jako narzędziu komunikacji. Spójrzmy wobec tego na nasz akt mowy, kiedy do kogoś zwracamy się, wypowiadając pewne wyrażenia. Ów akt mowy ma trzy aspekty. Ich nazwy techniczne to lokucja, illokucja i perlokucja. Co stoi za tymi trudnymi wyrażeniami? Po pierwsze, aspekt zwany lokucją. Otóż wypowiadamy pewne wyrażenie i ono ma pewien sens dosłowny, ale oczywiście wypowiadamy to wyrażenie, to zdanie lub jakieś inne pytanie, wyrażamy z określoną intencją. Oczywiście wtedy, kiedy to wypowiemy, nasza wypowiedź wywołuje skutki. Ów aspekt intencji to właśnie illokucja. Ów aspekt skutków mojej wypowiedzi to właśnie
perlokucja. Zobaczmy te trzy aspekty na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że do klasy wchodzi pani profesor. Przeprowadzimy teraz krótką kartkówkę. To wyrażenie ma swój dokładny sens, który rozumiecie. Sens, który klasa oczywiście rozumie. Intencją pani profesor zapewne było poinformowanie o tym, co będzie następnym elementem lekcji. A zostaliście oczywiście poinformowani, ale pewnie nie jeden się przestraszył. I to właśnie to. Dosłowny sens to informacja. Intencja to poinformowanie uczniów, a skutek, owszem, poinformowanie, ale także przestraszenie. Skoro widzimy, jak wygląda akt komunikacji, przyjrzyjmy się temu, jakie funkcje może pełnić wyrażenie językowe w komunikacji. Jest bardzo wiele funkcji i bardzo wiele nauk te funkcje analizuje. Analizuje to semiotyka jako teoria języka, analizuje językoznawstwo, analizuje psychologia języka. Ja zaproponuję pewną listę funkcji, które wydają mi się ważne w takiej zwykłej komunikacji dnia codziennego. Zacznijmy od podziału na funkcję poznawczą i funkcje pozapoznawcze. Na czym polega funkcja poznawcza? Jej inna nazwa to funkcja deskryptywna czy funkcja opisowa. Używamy języka, żeby opisać, jaki świat jest. Wobec tego, jeśli wchodzimy do sali i mówimy: och, znowu Kazik uciekł z matematyki, to zapewne opisujemy świat. Tę samą funkcję pełnią rozmaite zdania w podręcznikach, które i wy studiujecie, i ja. Spójrzmy wobec tego teraz na funkcje pozapoznawcze. Pierwszą i oczywistą funkcją, którą już przywoływałam, to funkcja informacyjna, gdzie można ją bardzo łatwo zaobserwować. Pójdźcie na dworzec i tam usłyszycie: pociąg osobowy do Dęblina stoi na torze oporowym przy peronie 1A. Planowy odjazd pociągu o godzinie 11:40. I za chwilę zostaje powtórzone wielokrotnie. Pani, która wygłasza ten komunikat, nie chce opisać świata, chce poinformować tych wszystkich, którzy są zainteresowani wyjazdem do Dęblina, gdzie mogą znaleźć pociąg. Równie często spotykamy się z tak zwaną funkcją ekspresywną. Otóż używamy języka, żeby wyrazić swoje emocje. Jeśli mówię gniewnym tonem: naprawdę jesteś paskudny, to ja nie oceniam estetyki, nie oceniam urody, ale chcę wyrazić swoje emocje skierowane pod adresem mojego kolegi. Bywa jednak i tak, że chcę użyć języka, żeby to w kim innym wywołać emocje. Jeśli mówię: jak mogłeś się tak zachować? To przecież mówię nie po to, żeby się dowiedzieć, czy to było łatwo, czy trudno zachować się w określony sposób, ale dlatego, że chcę, aby zrozumiał, że coś zrobił źle, że sprawił mi przykrość. Równie często, jak podejrzewam, spotykamy się z funkcją perswazyjną języka. Kiedy chcę, żeby moja koleżanka, mój kolega, moi rodzice przyjęli pewien pogląd albo
zrobili coś, wypowiadam pewne zdania. Być może ktoś z was ma malutkiego brata. Wyobraźmy sobie, że idziecie na spacer z bratem, a on zaczyna strasznie płakać. Co my wtedy często mówimy? Taki duży chłopczyk, a tak płacze. No przecież nie jest to opis rzeczywistości, bo chłopczyk nie jest duży. A po co to mówimy? Żeby skłonić naszego malutkiego braciszka, aby przestał płakać. Bardzo ciekawą funkcją jest tak zwana funkcja performatywna albo inaczej sprawcza. Funkcja performatywna polega na tym, że wypowiadając określone wyrażenie, tworzę nowy stan rzeczy, obietnica. Jeśli mówicie, obiecuję zrobić sałatkę na nasze spotkanie, to co się dzieje? Otóż osoba, która organizuje to spotkanie, zaczyna mieć wobec nas roszczenie. Czy słusznie może zgłosić pretensje, jeśli przyjdziemy bez sałatki? A ja, kiedy powiem, obiecuję przynieść sałatkę, mam zobowiązanie. I oto między mną a moją koleżanką organizującą imprezę rodzi się relacja, której wcześniej nie było. Dajmy jeszcze jeden przykład. Oto pani profesor sprawdza wasze wypracowania. Czyta i w pewnym momencie pisze: bardzo dobry. Co się dzieje? Do tego momentu nie mieliście zaliczonego wypracowania na 5, a teraz macie. Podobnie wszystkie promocje, przyznanie nagród, pasowanie na rycerza, przyjęcie na studia przez dziekana. To są wszystko tak zwane performatywy, które kreują nowy stan rzeczy. Przyjrzyjmy się pewnej interesującej rzeczy. Mianowicie, kiedy mówię, obiecuję zrobić sałatkę na nasze spotkanie, to zdanie w sensie gramatycznym nie jest prawdziwe albo fałszywe. Performatywy są skuteczne albo nieskuteczne. Performatyw jest skuteczny, jeśli mam władzę wykreowania tego stanu rzeczy. Oczywiście może być tak, że ktoś z was przyniesie mi swoje wypracowanie z języka polskiego i ja na nim napiszę bardzo dobre. Ale nie ja jestem władna wystawiać oceny z języka polskiego w tej szkole i wobec tego moje napisanie bardzo dobre nic w świecie nie zmieni. Jest jeszcze cały szereg innych funkcji. Wyobraźmy sobie, że biegniecie gdzieś razem, koleżanka się potyka, upada, rozbija sobie kolano. Przyglądamy się ranie i w pewnym momencie mówimy: do wesela się zagoi. No przecież nie jest to diagnoza medyczna. A po co to mówimy? Żeby pocieszyć. I to nosi nazwę funkcji terapeutycznej. Wyobraźmy sobie, że wychodzimy z kina i nagle ktoś mówi: ależ nudny był ten film. Jaka jest funkcja tego wyrażenia? Oczywiście funkcja oceny, nazywana czasem funkcją estymatywną. Wyobraźmy sobie jeszcze inną sytuację. Rozmawiamy przez telefon i ktoś mówi długo i zawile. Już dawno przerwalibyśmy połączenie, ale jesteśmy dobrze wychowani i staramy się wytrwać dzielnie. Co mówimy? Co ty powiesz? Naprawdę? Oczywiście, kiedy mówię naprawdę, nie jest to kwestionowanie tego, co mówi mój rozmówca, ale używam języka
żeby podtrzymać kontakt, żeby pokazać, że ciągle słucham. Nosi to nazwę funkcji fatycznej. Jeszcze inna, szalenie interesująca funkcja języka to funkcja integrująca i dzieląca. Okazuje się, że przy pomocy języka możemy wprowadzać porządek w świecie, dzieląc na swoich i obcych, albo na moje i nie moje. Spójrzmy na pewną sytuację. Oto odwiedził nas kolega z Wielkiej Brytanii. Robimy spotkanie. Jest 6 Polaków i ten jeden Anglik. Wszyscy próbujemy mówić po angielsku. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy mówili po polsku, on zostałby odsunięty poza obręb naszego towarzystwa. Okazuje się, że nie tylko słowa, ale nawet język, który użyjemy, może pełnić tę funkcję integrującą i dzielącą. Ale nie tylko język. Spójrzcie na taką sytuację, kiedy idziemy na spotkanie, kiedy wszyscy są studentami medycyny, a ja jedna nie. Może się okazać, że po godzinie ja stoję jak kołek i nie jestem w stanie brać udziału w rozmowie, bo oni mówią o mitochondriach i komórkach i podziale, a ja nie jestem w stanie tego śledzić. Jak widzicie, możemy języka użyć po to, żeby komuś dać do zrozumienia, że nie jest mile widziany. Są jeszcze dwie proste funkcje, znane nam wszystkim. Pierwsza to jest tak zwana funkcja interrogatywna, czyli funkcja zadawania pytań. Zadawania pytań na serio. Pytaniami jeszcze się zajmiemy podczas następnych naszych spotkań. Teraz tylko to właśnie zaznaczę, że są wyrażenia, które pełnią funkcję interrogatywną. I oczywiście funkcja dyrektywna, czyli zwyczajne wydawanie poleceń. Zamknij okno. Mam nadzieję, że Państwo widzą, jak bogate są funkcje języka, jak potężnym narzędziem jest język, jak bardzo wpływa na rzeczywistość. Dorzućmy jeszcze dwie funkcje. Zapewne opowiadacie sobie czasem żarty. To właśnie funkcja ludyczna języka, a czasem piszecie wiersze, by wyrazić głębię pewnych emocji. To funkcja poetycka języka. Mam nadzieję, że widzicie, jak potężnym narzędziem jest język, jak bardzo potrafi wpłynąć na rzeczywistość. Dorzucić należy natomiast dwa ostrzeżenia. Po pierwsze, wyrażenia pełnią często więcej niż jedną funkcję. Analizując te funkcje, możemy odkryć też intencje, które miał nasz rozmówca, mówiąc właśnie to. Drugie ostrzeżenie brzmi: nie zawsze gramatyka wyraża to, co ma wyrazić funkcja. Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi. Oto dramatycznym tonem mówię do kolegi: jak mogłeś mi to zrobić? Z punktu widzenia gramatyki zapewne stoi tam znak zapytania i pewnie wykrzyknik. Ale to nie jest pytanie. Wyobraźmy sobie, że kolega mówi: a wiesz, to nie było nawet tak bardzo trudne. Zrobiłem to, a to. Dopiero byśmy się zirytowali. A wobec tego, kiedy mówię: jak mogłeś mi to zrobić?
jaka jest moja intencja? Zapewne ekspresywna. Oto wyrażam swoje emocje skierowane ku mojemu koledze i temu, co zrobił. Zapewne ewokatywna, czyli chcę wywołać jakiś rodzaj zawstydzenia, jakiś rodzaj zrozumienia po stronie kolegi, ale przecież też i ocenna. Kiedy mówię, jak mogłeś mi to zrobić, to jakby pośrednio sygnalizuje, że nie akceptuje tego, co zrobił. Mam nadzieję, że to wyjaśnia i pokazuje, dlaczego warto przyjrzeć się funkcjom języka i nabyć umiejętności analizowania wypowiedzi z tego punktu widzenia. Podczas dzisiejszego spotkania przyjrzeliśmy się pojęciu kultury logicznej i ponieważ elementem kultury logicznej jest poprawność mówienia i myślenia, przyjrzeliśmy się dokładniej językowi jako narzędziu komunikacji. Podczas naszego następnego spotkania przyjrzymy się interpretacji komunikatu i czytaniu między wierszami. Do zobaczenia.